Witam wszystkich. Dzisiaj Wam pokażę zakupy, które poczyniłam w marcu i myślę, że już w marcu nie będę nic więcej kupować, dlatego zdecydowałam się nagrać ten filmik. Pierwsza rzecz to jest taka niekosmetyczna, czyli to jest taki o stoczek. Nie będę go jakoś specjalnie męczyć. W każdym razie on kosztował 24,99 w promocji w Lidlu. Z niekosmetycznych rzeczy jeszcze kupiłam kolczyki w sklepie River Island, czy też River Island, jak to woli. Są takie słodkie wisienki, one kosztowały 9 zł. No dalej, o, tak one wyglądają. Dobra. No, jeszcze z niekosmetycznych rzeczy ostatnia rzecz, czyli taka spódnica. Ja ją kupiłam w sklepie Krop i ona kosztowała 69,99. I ona jest tutaj na gumkę, więc spokojnie można ją dopasować. O, tak wygląda od dołu, znaczy od dołu, od góry to jest przód. Tutaj ma dwie takie kieszonki po bokach, o. Można tak sobie ją, o. Taka bombka. Bardzo lubię takie, ogólnie lubię taki ten krój bombki. I teraz tak, przejdę do sklepu L'Occitane. Od razu mówię, że te zakupy to był prezent, który mogłam sobie wybrać od mojego partnera, więc tak, pierwsza rzecz to był L'Occitane, czyli krem do rąk z 20% masłem Shea. To jest ich jakiś tam podobno bestseller. Krem wygląda tak, bardzo duże opakowanie. On jest ważny 12 miesięcy od momentu otwarcia, ja jeszcze go nie otwierałam. Nie wiem, ile to jest pojemność. W każdym razie to jest ten największy. 150 ml. I tak, to jest jedna rzecz. Potem krem do stóp z 15% masłem chyba Karité. Jego też jeszcze nie stosowałam, bo muszę najpierw wykończyć to, co mam w tym momencie. I do tych zakupów z takim jakby kuponem promocyjnym dostaliśmy taki zestaw. I w tym zestawie był dokładnie tak, żel pod prysznic. Potem następny to jest mleczko do ciała. Następny produkt to jest krem do rąk z 20% masłem Karité. Czyli to jest kolejna rzecz. Tutaj jest jakiś tam szampon. Kolejny szampon. I na końcu takie mydełko. Śmieszne. O. To był jakby z tym kuponem dostawało się tam kosmetyczkę całą z tymi jakby ich produktami. Dobra. Jeszcze ich nie używałam, więc czekają na swoją kolejkę. Jeśli chodzi o zakup, aha, jeszcze dostałam taką próbkę, to jest taki balsam do ciała, nowość jakaś, ja miałam ten wcześniej, ten kokosowy i też próbkę miałam i tamten był fenomenalny, a ten jest, powiem Wam, że średni, więc jeżeli ten ma podobno zastąpić tamten, to według mnie to jest jakieś nieporozumienie. Dobra, teraz przejdę szybko do Biedronki. W Biedronce kupiłam sobie taki zestaw. Głównie kupiłam go ze względu na ten lakier Eveline 8 w 1, ponieważ ja mam ten sam lakier, tylko z tej serii paznokcie twarde jak diament i jest rewelacyjny i już sobie kupiłam na zapas ten 8 w 1. I normalnie ten lakier kosztuje w Rossmanie chyba 12 zł, natomiast za ten cały zestaw zapłaciłam chyba około 18 do 16. Nie wiem, jakoś tak. W każdym razie bardzo się opłacało. No i mam... W tym zestawie jest ten właśnie lakier 8 w 1. Jest puder w kamieniu Celebrity's Beauty 9 gramów. Mascara Volumix Fiber Last 9 ml. No i ta odżywka do paznokci to Action 8 w 1, czyli 12 ml. Jeszcze również tego nie otwieram, bo muszę najpierw skończyć po prostu to, co mam do wykończenia teraz. Ale promocja była świetna, więc musiałam to wziąć.
kupiłam też 3 lakiery do paznokci i teraz w tym momencie oczywiście zastanawiam się nad czwartym, bo jeszcze był taki jeden fajny szary. Tak one wyglądają. Ten, który jest już otwarty, mam go w tej chwili na paznokciach. Bardzo mi się podoba. To jest taki kolor, jakby według mnie to jest taki zbliżony do fuksji kolor, taki malinowy, o coś takiego. I jeśli chodzi o ten malinowy, to jest numer 570. Gdzie to jest? Tutaj. Tu na górze jest 570. Natomiast te dwa, to nie wiem. Ale na moim blogu też znajdziecie dokładny opis, a nie chcę ich na razie otwierać. Także tak to wygląda. Te lakiery były chyba 6,99 za sztukę, a wcześniej miałam dwa kolory i powiem Wam, że byłam bardzo zadowolona z nich. I tutaj jest napisane, że one nie zawierają szkodliwego toluenu, formaldehydu, ftalanu i kamfory. I tutaj one są szybko schnące i długotrwałe. Także tak wyglądają. Dobra, dalej. Czyli tak, to jeśli chodzi... Aha, jeszcze w Biedronce kupiłam 3 balsamy. Też cena była fenomenalna. Ponieważ każdy z tych balsamów ma pojemność 500 ml i każdy kosztuje chyba 11,99. I kupiłam tak, mango i olej kokosowy. To jest pierwszy. Drugi to jest limonka i zielona herbata. Natomiast trzeci to jest wanilia i kozie mleko. I każdy jest ważny do czerwca 2014, więc nie obawiam się tego, że będę musiała, nie wiem, że się przeterminuję albo coś, bo na pewno do tego czasu uda mi się je wykończyć. Dobra, czyli to by było to, jeśli chodzi o Biedronkę. Teraz będzie Super Farm. Kupiłam tam, był w promocji, płyn micelarny do demakijażu oczu i twarzy, firma AA, ultra odżywianie. I tu jest niby, że zapobiega przesuszeniu skóry, 0% parabenów, alergenów i barwników. I on był w cenie promocyjnej za 5 zł, 250 ml. Dlatego go wzięłam. Jeszcze go nie stosowałam, więc nic nie mogę na ten temat powiedzieć. Czyli tak, za 5 zł było to. I w promocji jeszcze była Bioderma Sensibio, zdaje się. 250 ml i ona była przeceniona z 41,99 na 29,39. Nigdy wcześniej nic nie miałam z Biodermy, więc to będzie jakby debiut. Też jeszcze jej nie otwierałam, bo jeszcze mam do wykończenia coś innego. No ale jestem ciekawa, czy te wszystkie pochlebne opinie się sprawdzą w moim przypadku. To by było na tyle. I teraz przejdźmy do zakupów z Rossmana. Kupiłam taką gąbeczkę, jest to mój ulubieniec wszechczasu. Będę po prostu te gąbeczki kupować zawsze. One są świetne zarówno do zmycia maseczki z twarzy, jak i po prostu szerokie zastosowanie. I te gąbeczki są w tej chwili w cenie takiej stałej po... mam tu paragon, gąbeczka, 3,99 zł. Czyli to. Teraz tak, kupiłam jeszcze, to jest taka nowość, Isana Body Butter, czyli masło do ciała i to jest orzech włoski i mleko, 200 ml, tak to wygląda i też jeszcze nie stosowałam, także czeka na swoją kolejkę, jest otwarte, nie otwarte, czeka na swoją, i to jest, tu jest napisane, że to jest limitowana edycja, więc nie wiem, czy jeszcze one będą, czy nie. Oprócz tego, aha, to masło kosztuje w tym momencie, też jest bez promocji, kosztowało mnie 4,49 zł. I teraz, aha, jeszcze kupiłam tak, taki zestaw, znaczy właściwie kupiłam ten laktacyt i w tym momencie jest taka promocja, że ten laktacyt emulsja do higieny intymnej kosztuje normalnie 12,29 zł. Natomiast jest promocja, że kupując to, możemy sobie wziąć z półki to za 1 grosz.
a patrzyłam, że na półce ten produkt, czyli pasta Sensodyne Proszkliwo, delikatne wybielenie, również kosztuje 12 z czymś, więc generalnie mamy jakby jeden produkt praktycznie za jeden grosz, czyli no, dla mnie to rewelacyjna promocja, więc wzięłam. A jeszcze dobre jest to, że tu jest ten laktat z pompką. Wcześniej miałam bez pompki. I jeszcze kupiłam szczoteczki do zębów. Jedne są miękkie, drugie są twarde, bo jedne są dla mnie, a drugie są dla mojego partnera. Bardzo je lubię i one kosztują, te dwie szczoteczki kosztują dokładnie 3 zł 99 groszy, więc to jest bardzo dobra cena. I w tym Rossmanie, do którego ja chodzę, jest jakby taka półka, można powiedzieć, i tam są przeceniane produkty i zawsze jak tam idę, to muszę coś wziąć stamtąd. Zawsze coś mnie tam skusi. I skusiło mnie tym razem tak. Kremowy żel pod prysznic, oliwka z jojoby, liren i był przeceniony na 4,79. No, za normalną cenę raczej bym go nie kupiła. Potem jest taki body roll-on firma Isana i był przeceniony na 3,79 zł. Tu jest napisane, że on wygładza, jest to wygładzający lotion do ciała w kulce, redukuje celulit dzięki zawartości kofeiny i ekstraktu owocowego i on po wyjęciu rzeczywiście wygląda trochę jak antyperspirant. Pachnie niezbyt ładnie, bo dzisiaj już go stosowałam. No ale za taką kwotę można jakieś tam dodatkowe składniki sobie prowadzić do naszego naskórka, bo on tutaj ma, zdaje się, że kofeinę miał, tak, kofeinę, tak jak przeczytałam przed chwilą, kofeinę i jakieś tam ekstrakty owocowe, więc spoko. I on jest tak w takiej kulce tradycyjnej. I ostatnia rzecz to jest farba, która też była przeceniona na 10 zł 49 groszy, L'Oreal Casting i ona, to jest numer 801. Ponieważ w planach mam farbowanie włosów. Co prawda nie w tym miesiącu, ale myślę, że za jakieś 2 miesiące to nastąpi. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że nic więcej nie kupię w marcu, a też powiem Wam, że nie jest mi nic więcej potrzebne. Jeszcze jeśli chodzi o Super Farm, to fajna była promocja Capivit. 2 opakowania, chyba każde po 30 sztuk za 5 albo 6 zł, więc to też kupiłam, ale gdzieś tam mam, wiecie, tam po łazience, czy gdzieś już tego nie brałam ze sobą. Dobrze, w każdym razie dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli mieliście któryś z tych produktów i Wam się sprawdził lub też nie sprawdził, to po prostu napiszcie w komentarzu. Jestem ciekawa, jak to się sprawdziło u Was. Dziękuję Wam za oglądanie jeszcze raz. Pozdrawiam, pa, pa.